Zdobywaliśmy nasze serca przez modlitwę, pokutę i uczynki chrześcijańskiej miłości. W dniu dzisiejszym gromadzimy się, aby z całym Kościołem rozpocząć obchód misterium paschalnego. Dzisiaj Chrystus wjechał do Jerozolimy, aby tam umrzeć i zmartwychwstać. Arcykapłani i uczeni w piśmie powstali i poprowadzili Jezusa przed Piłata. Tam zaczęli oskarżać Go. Stwierdziliśmy, że ten człowiek podburza nasz naród, że odwodzi od płacenia podatków Cezarowi i że siebie podaje za Mesjasza Króla. Piłat zapytał Go: czy Ty jesteś Królem Żydowskim? Jezus odpowiedział: tak. Ale blask krzyża nie zostaje przysłonięty przez ten mrok. Przeciwnie, na jego tle krzyż jaśnieje jeszcze mocniej i wyraźniej. Wkraczając w przeżywanie Wielkiego Tygodnia, słowa świętego papieża jawią się dla nas wszystkich jako prawda, która od wielu lat, a szczególnie od kilku tygodni, towarzyszy naszej codzienności. Na ziemi ukraińskiej śmierć stanęła naprzeciw życia. Nienawiść stanęła naprzeciw pokojowi. Ostatnie wydarzenia odkrywają prawdziwe oblicze agresora, który podniósł rękę na najbardziej bezbronnych, czego niezbite dowody widzimy chociażby w Buczy. To tam, podobnie jak w wielu innych miejscach, znajdujemy ślady ludobójstwa, będące świadectwem prawdy o tych, którzy rozpętali tę wojnę. Pan z wami. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie ustawiony dusza. Módlmy się. Boże, Ty nas posiliłeś najświętszym sakramentem.